Potrzebujesz bezpieczeństwa w sieci? Nie chcesz dopuścić do wycieku swoich danych? A może interesują cię filmy i seriale na Netflixie, ale są objęte geoblokadą? Skorzystaj z Surfshark VPN, który nie tylko zapewni ci kompletną anonimowość w internecie, ale umożliwi również korzystanie z niedostępnych dotąd zasobów, a przy okazji pozwoli zaoszczędzić kasę na grach czy podróżach. Wypróbuj i skorzystaj z kodu HOLOCRON, który da ci aż 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo. A teraz zapraszam na odcinek. Witajcie w Holokronie. Wracamy po dłuższej przerwie, a dzisiaj mam dla Was parę ciekawostek związanych z postacią Obiłana, których być może nie znaliście. Nie samym serialem człowiek żyje, dlatego też prócz kanonu zajrzymy także do legend. Zapraszam. Obi-Wan prawie opuścił zakon, gdy był jeszcze dzieckiem. Zarówno w kanonie, jak i w legendach, relacje Obi-Wana z zakonem Jedi oraz mistrzem Jinem były, delikatnie mówiąc, momentami trudne. Kanoniczna powieść Mistrz i Uczeń pokazuje, jak Obi-Wan ściera się ze swoim nauczycielem o różne filozofie dotyczące stylu życia Jedi. Z kolei seria Jedi Apprentice Judah Watsona, która jest kroniką pierwszych przygód Obi-Wana w legendach, bada również niepokój Obi-Wana o sam zakon Jedi. Dochodzi nawet do tego, że Obi-Wan na krótki czas faktycznie zakon opuszcza, by brać udział w wojnie domowej na planecie Melida Ostatecznie jednak wraca w szeregi Jedi i zaczyna znów dogadywać się ze swoim mistrzem. Obi-Wan sfejkował kiedyś własną śmierć. Aby udaremnić plan łowcy nagród, Obi-Wan udaje własną śmierć i działa pod przykrywką jako łajdak. Aby misja została tajemnicą, Anakin Skywalker i Asoka Tano musieli uwierzyć, że Obi-Wan naprawdę nie żyje. Jak pokazano w wojnach klonów, Anakin nie przyjął tego sprytnego planu zbyt dobrze, co doprowadziło do pierwszych pęknięć w zaufaniu przyjaciół. Obi-Wan niejako przygotował młodych Jedi na rozkaz 66. W powieści Nowy Świt mamy ukazaną relację młodego Obi-Wana i Kanana Jarusa. Ten drugi uczęszcza na zajęcia prowadzone przez Obi-Wana, który mówi, że w czasach kłopotów Jedi mogą zostać poproszeni o zwrócenie uwagi na sygnał wzywający, aby zebrać się z powrotem w świątyni Jedi jako środek awaryjny. Kanan sugeruje, że sygnał może być użyty, aby powiedzieć Jedi, aby również unikali świątyni. Pomysł ten Obi-Wan wykorzystał później przy okazji rozkazu 66 właśnie. To, co widzimy w serialu odnośnie opieki Obi-Wana nad Lukiem, to jedynie ułamek jego pracy na Tatooine. W komiksie Marvela Luke odkrywa dziennik napisany przez Obi-Wana, który ujawnia, jak Mistrz Jedi chronił swojego podobiecznego już od dzieciństwa. Dziennik ujawnia, że Obi-Wan uratował kiedyś Luka przed egzekutorami Jabby, którzy planowali sprzedać Luka w niewolę. Kiedy następnego ranka budzi się w domu, Luke nie może sobie przypomnieć incydentu, co sugeruje, że Obi-Wan użył sztuczki umysłowej, aby wymazać jego pamięć. W innej powieści, Obi-Wan potajemnie znajduje dla Luka części do Spidera, który ten rozbił podczas wyścigu z Bixem. Filmy przedstawiają obi Wanę jako niebędącego największym fanem latania, jednak nasz bohater był mimo wszystko bardzo utalentowanym pilotem. Jako młodzieniec, Obi-Wan często budował modele i marzył o dniu, gdy zasiądzie za sterami, podobnie jak Anakin. Jako pilot odznaczył się podczas bitwy o Korsen, chociaż nigdy nie doszedł do takiego poziomu pilotażu jak Anakin. Jego niechęć do maszyn latających mogła się brać z tego, że pewnego razu utknął na statku kierowanym przez autopilota, którego nie dało się wyłączyć. Obi Wan miał przydomek Negocjator. Mimo bycia mistrzem formy Soresu, najbardziej defensywnej formy walki mieczem świetlnym, Kenobi był często uważany za przykład najczystszego zrozumienia filozofii Jedi. Uciekał się do użycia miecza świetlnego tylko w ostateczności. W wielu przypadkach Kenobi znajdował sposoby na zakończenie konfliktu, zanim w ogóle wybuchnie walka. Ta niesamowita zdolność do kończenia bitew, nim się rozpoczęły, doprowadziły wielu w całej galaktyce do nadania Kenobiego tytułu negocjatora właśnie. Miecz świetlny może być dla Obiłana bronią o wiele bardziej cywilizowaną niż blaster, którym tak gardzi, ale mimo wszystko z bronią blasterową radzi sobie nad wyraz dobrze. Podczas walki z Grievousem oddaje idealnie celny strzał, podobnie jak będąc w przebraniu łowcy nagród, Rako Hardena, gdzie wymiatał ze snajperką. Ci z was, którzy oglądają serial wiedzą również, że broń ta nie jest mu obca. Nigdy nie było sprecyzowane, ile języków zna Kenobi, ale na przestrzeni kart, książek i komiksów można doliczyć się co najmniej pięciu obcych dialektów, które poznał podczas licznych wojaży po planetach, odwiedzając przeróżne rasy. Do tych pięciu zaliczamy język Twileków oraz Shiriwuk, czyli język łukich, który jest niezwykle trudny dla ludzkiego aparatu mowy. W młodości Obi-Wan spotkał padawankę imieniem Siri-Tachi, z którą współpracował przy wielu misjach. I jak to bywa w robocie, koleżeństwo przerodziło się w głębsze uczucie. Ostatecznie jednak zdecydowali się zrobić to, co zakon im polecił, pogrzebali więc swoje uczucia do siebie nawzajem. A to spowodowało ostatecznie rozłam w ich przyjaźni, którego nie byli w stanie naprawić. Jakiś czas później Obiwan zapawał podobnym uczuciem do pani Satin, dla której był gotowy opuścić zakon, ale niestety jej śmierć pogrzebało jego romantyczne plany. Gdy Luke dzierży w dłoni swój zielony miecz świetlny w Powrocie Jedi, wielu fanów zastanawiało się skąd go ma i jak go zbudował. W legendach pomógł mu w tym niejako Obi-Wan właśnie. Luke skonstruował swój własny miecz świetlny dzięki wiedzy, którą znalazł w chacie Obi-Wana. Zastał tam niezbędne części oraz instrukcje, a także syntetyczny kryształ Kyber. Wielu fanów legend uważa, że kamień ten należał wcześniej do Qui-Gon Jina, ale to raczej fanowskie marzenia niż fakty z legend. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, by skorzystać z Surfshark VPN. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba serial i co o nim sądzicie. Dziękuję patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.